Witam wszystkie byki i zapraszam serdecznie na prognozę maja 2023. Kochane byki, ten miesiąc będzie wyjątkowy dla Was. Nie tylko dlatego, że Słońce znajduje się jeszcze do 20 w Waszym znaku, co oznacza, że chciałabym wszystkim byczkom, które jeszcze nie miały urodziny, życzyć wspaniałego czasu, spełnienia marzeń, spełnienia życzeń, ale w tym miesiącu po 13 latach, 16 maja, Jowisz, planeta szczęścia, planeta ekspansji, przechodzi do Twojego znaku i tu pozostanie następne 12 miesięcy, abyś się spełnił, abyś był szczęśliwy, abyś się uczył, abyś się rozwijał, abyś się spełnił w relacjach, w partnerstwach, poprawy zdrowia, poprawy finansowe, ale także poszerzenia swoich horyzontów i wreszcie, że wszystkie byki mają także dotrzeć do swojego celu życiowego. Ten Jowisz będzie Cię chronił i bronił od 16 maja 23 do maja 24, otaczając Was pozytywną energią, radości, spełnienia, zadowolenia, ekspansji, ale także dając takiej dużo dojrzałości psychicznej, umysłowej i bardzo dobry czas byłby na naukę, na rozwój, na wyjazdy, na poszerzanie swoich horyzontów, ale przede wszystkim tą energię skierowania na siebie. No, życzę Wam spełnienia marzeń. Te osoby, które urodziły się od 15, będą miały nawet w horoskopach solarnych, czyli rocznych, tą planetę ekspansji przy swoim Słońcu, czyli oczekują najlepszego czasu od 13 lat, a dużo się będzie zmieniać, bo jak wiecie, Pluton jest w znaku wodnika. Co się dzieje od początku miesiąca? Wspaniale, wszystkiego najlepszego, życzę Wam naprawdę spełnienia marzeń. Kochane byczki, Słońce znajduje się w Twoim znaku i tutaj chodzi o Ciebie, chodzi o Twoje relacje, partnerstwa, spełnienia marzeń, spełnienia życzeń i tą energię pilnowałabym i wykorzystałabym do 20 maja. Ponieważ tutaj znajduje się także Merkury w biegu wstecznym do 15, czyli dzień zanim Jowisz wskoczy do Twojego znaku, jeszcze przebywa Merkury w biegu wstecznym, jest na przemyślenia, jest na zastanowienia się, czego pragnę, czego chcę najbardziej. Temat relacji, w jakich związkach, w jakich relacjach, w jakich partnerstwach czuję się dobrze. Co jest dla mnie najwyższą wartością, jeżeli chodzi o relacje i partnerstwa? Twój imidż, jak się pokazujesz, jak się przedstawiasz? Może tutaj trzeba coś zmienić, może chodzić o Twoje plany, o Twoją drogę powołania, wartości życia dotyczące wszystkiego, czy sposobów zarabiania, czy relacji, czy drogi powołania, czy tematów przyjaźni i grup, czy dana grupa, czy dana relacja, dany kontakt naprawdę jest dla mnie taka ważna. A może razem z tym Merkurem w biegu wstecznym powrócisz do dawnych pomysłów, do dawnych idei, do dawnych marzeń, które należy teraz wykorzystać, ale także taka krytyczna ocena Twoich relacji partnerstw wszelkiego rodzaju. I nie musi tu chodzić o relacje bliskie i partnerskie, jeszcze razem z tym Merkurem w biegu wstecznym, ale o wszystkie relacje, o wszystkie związki i o wszystkie układy, abyś popatrzył na siebie, abyś zaopiekował się sobą, abyś zabezpieczył siebie i poszedł w kierunku siebie, czyli tego, czego naprawdę pragniesz, bo tu znajduje się także węzeł karmiczny. Pierwszego Pluton wyrusza w znaku wodnika w bieg wsteczny. O tym zrobię osobne wideo, dlatego że Pluton w znaku wodnika i jego bieg wsteczny nie znamy i nie pamiętamy i nikt tego nie przeżył, bo był 248 lat temu. Energia tego Plutona zmierzającego do znaku koziorożca, gdzie ma się ustawić jeszcze na pół roku w pozytywnym aspekcie i w styczniu 24 znowu tutaj wskoczy, ale pozostanie jeszcze w znaku wodnika. Chodzi o zastanowienie się, co od 23 marca 23 jest dla Ciebie tą rewolucją, co jest nowością, co spróbowałeś nowego, jeżeli chodzi o tematy profesji, o tematy drogi powołania. Jakie były pomysły, jakie były idee, przemyślenia? Gdzie chciałeś się z czegoś wyswobodzić? I rzeczywiście, czy Ci to się udało? Gdzie czujesz tą wolność? Czy w którą stronę
chcesz zmierzyć, czy przygotować się do tego, aby czuć się wolny, aby czuć się niezależny, aby czuć się swobodny, aby podkreślić swoją odrębność i indywidualność, ale także, czy ta droga powołania, czy ten status, jak się przedstawia, rzeczywiście jest prawdziwy. Pamiętamy, że Pluton żąda od ciebie prawdy i autentyczności i niczego więcej. Nie, nic więcej go nie interesuje. Jeżeli robimy coś wbrew sobie, wtedy dopiero ten Pluton może być nieprzyjemny, a kwadrat Plutona dla pierwszych dekad byczków już tutaj nakreślił, że coś nie pasuje w tej drodze powołania i czy rzeczywiście nie należy tutaj wprowadzić jakichś zmian. Pluton w znaku wodnika chodzi także o nowości, o nowoczesność, o technikę, którą w bardzo taki otwarty sposób patrzyłabym, jakie nowinki, jakie nowości, jakie małe elementy mogę pomału wprowadzać, nazwę to, do swojej profesji, aby po prostu ułatwić sobie życie i także się zabezpieczyć i oczywiście się spełnić. Pluton w biegu wstecznym będzie ukazywał także nasze cienie, ale o tym będzie osobne wideo. 5 maja, bardzo ważny czas. Wiecie, jeszcze do lipca 2023 jesteście pod wpływem zaćmienia Słońca i Księżyca. Węzły karmiczne są na waszej osi raz na 18 lat i 5 maja odbywa się pełnia Księżyca w znaku Skorpiona z pierścieniowym zaćmieniem Księżyca. Podczas tego dnia Wenus jest w kwadracie do Neptuna, w pozytywnym aspekcie do Jowisza, Merkury w twoim znaku retro i Pluton retro. I tematem takim bardzo ważnym, ponieważ razem z Merkurem w biegu wstecznym do 15 maja jest ten czas właśnie zastanowienia się nad kontaktami i relacjami, czyli ta pełnia, które są rzeczywiście, w których jesteś, czy są prawdziwe, czy są autentyczne, czy są na stałe, czy są na takich warunkach, jakie mi odpowiadają, czy mam to poczucie bezpieczeństwa, czy jestem w dobrej współpracy i kooperacji. Może chodzić o relacje bardzo bliskie, czyli partnerstwa, małżeństwa, narzeczeństwa, czy też współpracę i kooperację. Ale także może chodzić o jakąś decyzję, bo Uran jest w twoim znaku i Słońce jest w opozycji do Urana, o jakąś nagłej, nieoczekiwanej zmianę decyzji. Uwaga, 9 dokładnie jest ta opozycja, że wyrwiesz się z czegoś, że uciekniesz od czegoś, że zrezygnujesz z czegoś. Przepraszam, że może zauważysz, wow, to nie jest moje tak naprawdę, nie czuję się tu dobrze, nie czuję się tu zabezpieczony, nie czuję się spełniony, czuję się tu w ogóle kochany, czy jestem w ogóle potrzebny, czy ja czuję się w towarzystwie danej osoby, danej współpracy, danej kooperacji dobrze, a może tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. Uwaga, pierścieniowe zaćmienie Księżyca dotyczy także twoich emocji, twoich uczuć, dotyczyć może tematu mamy, dotyczyć może jakiejś kobiety, ale sygnalizuje już zmiany w relacjach i w partnerstwach wszelkiego rodzaju, że ktoś tutaj z twojego otoczenia zniknie bezpowrotnie przez następne 6 miesięcy. Dla niektórych byków mogłoby to oznaczać także zmianę otoczenia i decyzję wyjazdu. Dlaczego później powiem? Czyli uwaga, od 5 do 9 maja jest taka energia nagłych, szokujących zmian, ale ta taka bardzo, bardzo ciemna, gdzie będzie bardzo intensywnie, gdzie będzie wiele takich uczuć. Może na początku możesz tego nie zrozumieć, co się dzieje. Polegaj na swoich emocjach i uczuciach. Ten Uran oznacza wyższą świadomość. Uran jest wyższą oktawą Merkurego, oznacza twoją intuicję, wyższą świadomość. I to, co czujesz, ale jeszcze nie widzisz, to się zgadza. Czyli nawet jeżeli zaczniesz to tłumaczyć logicznie, to nie tłumacz tego logicznie. Czyli nie musisz mieć żadnych dowodów, nie musi być nic zapisane. To, co czujesz, będzie podczas tego dnia prawdą.
Na pewno podczas tego dnia nie rozpoczynałabym nic nowego, nie tylko, że jest pełnia, tak, czyli wszystko albo nic w znaku Skorpiona, ale także Merkury jest w biegu wstecznym, czyli najwyżej możemy coś zakończyć, rozwiązać, zdecydować rzeczywiście na czarno-biało. Nie, dziękuję, odchodzę. Merkury w biegu wstecznym jest dobry na rozwiązywanie i zakończenie. Wenus znajduje się w znaku bliźniąt do 7 maja i w znaku bliźniąt chodzi o sposoby zarabiania pieniędzy. Tutaj widzę, że może być dużo zmian, tu mogą być jakieś niestabilności i 7 maja przechodzi do znaku raka i ustawia się na następny czas do końca miesiąca w pozytywnych aspektach. I także tutaj znajduje się Mars. Bardzo dobry czas. Ta Wenus w znaku raka daje pewność, daje stabilność od 7 do końca miesiąca, zabezpieczenia finansowe, ale także bardzo dobry czas na wyjazdy, na wycieczki, na spotykanie się z ludźmi, z grupami, które lubię, gdzie się uczę, gdzie się rozwijam. Może także napisanie od 15, czy zakładanie. Od 15 na przykład także stron internetowych, czy podpisy wszelkiego rodzaju. I razem z tą Wenus w znaku raka na poznanie kogoś nowego, na wejście w nowe relacje, w nowe związki dla singli, na poprawę sytuacji w aktualnych partnerstwach, w których się znajdujemy. Ta Wenus będzie czyniła Cię bardziej kreatywnym, bardziej wrażliwym, bardziej emocjonalnym, bardziej artystycznym, czyli tutaj by był nie tylko czas na naukę, na rozwój, przekaz wiedzy, przekaz informacji. Pieniądze mogą przyjść także z handlu, z pisania, z mówienia, z występów, z internetu, z wyjazdów, komunikacji, przedszkole, szkoła, a może będziesz chciał się zapisać na jakiś kurs. To podpisywałabym wszystko, czy też rozpoczynałabym dopiero od 15 maja, kiedy ten Merkury w Twoim znaku wyruszy w bieg prosty. Ten 15 maja, czyli do 15 maja nie zaczynamy nic nowego, nie robimy dużych zakupów. Czas jest przede wszystkim jeszcze raz właśnie na zabezpieczenie, na popatrzenie na siebie, na wartości, zastanowienie, co z tym Merkurem w znaku byka daje mi to poczucie bezpieczeństwa. Ja w jaki sposób mogę inaczej zarabiać pieniądze, aby czuć się bardziej pewny nad moimi wartościami. U Ciebie chodzi o wszystkie etapy, czyli czy domy, czyli o relacje, o pracę, o hobby, pasje, zainteresowania, temat tej energii, tak? Energia Ci sprzyja do 20 z Marsem w znaku raka, czyli tej energii, w co mam najbardziej inwestować. Jeszcze do 20 zainwestowałabym przede wszystkim w siebie, może w szkolenia, w naukę, kursy czy reorientację, czy też mówienie, pisanie, jeżeli niektóre byczki są tym zainteresowane, bo tutaj razem no, intuicyjnie będziesz podejmował dobre decyzje. I 16 maja, ten oczekiwany dzień od 13 lat, byki, nie wiem czy wszystkie wiecie, Jowisz, planeta szczęścia, przechodzi do Twojego znaku. Wykorzystaj to, zastanów się, co jest Twoje, co łączy Cię z Tobą. Potrzebujesz przede wszystkim kontaktu z naturą, potrzebujesz rozwoju, potrzebujesz nauki. Otwieramy się na nowe możliwości, ale także razem z tym Jowiszem, który dodaje odwagi, motywacji, będzie poprawiał też w relacje, poprawi także Twój imidż, Twój wygląd, może będziesz się zmieniał, może będziesz podróżował, podróże zagraniczne, kontakty zagraniczne, nauka, rozwój, ale tą dojrzałość, czyli raz na 13 lat jest ta pojawienie się tej dojrzałości, czy mądrości, czy skorzystanie z tego tranzytu, aby coś tak naprawdę zrozumieć w życiu. I widzę, że wiele byków, ten Jowisz przyczyni się dla wielu byków, żeby naprawdę poczuć się szczęśliwym, poczuć się spełnionym i zadowolonym. Gratuluję! Też bym taki tranzyt chciała. Wszystkiego dobrego, byczki, razem z tym Jowiszem do maja 2024. I bardzo dobrze, że ten Jowisz tu przechodzi, bo 19 maja masz znów Księżyca. Początek czegoś nowego. Bardzo ważny czas w roku, ponieważ podczas tego dnia Merkury, Jowisz, Słońce, Księżyc, czyli cztery elementy, znajdują się w Twoim znaku. Jest to bardzo ważny czas na nowy początek.
I Słońce jest w sekstylu do Neptuna, ale także Merkury, pomimo że w Erce, Pluton jest w Erce, w sekstylu do Saturna, że kierując się swoją empatią, kierując się swoją intuicją, możesz naprawdę tutaj się zabezpieczyć na długie, długie czasy, lata, ale także zrealizować swoje marzenia i życzenia. Pamiętaj, że Saturn przez następne 3 lata nie ogranicza cię. On będzie pomagał nie tylko wchodzić w odpowiednie grupy ludzi, współpracę i kooperację, ale przede wszystkim daje dużo wiary, dużo zaufania w coś, co jeszcze nie możemy dotknąć. To, co lubisz, tak? Co nie jest namacalne, co nie jest realne, ale takie dużo wiary i zaufania. Okej, to mi się uda, zrobię to i jest, że to marzenie będzie zrealizowane i doprowadzone do końca, dla niektórych z Was może oznaczać wejście w nowe związki i nową relację. Dla innych właśnie realizację marzenia i życzeń. Może właśnie chodzi o pracę, o profesję, może chodzić o wyjścia na social mediach, o douczenie się. Bardzo dobry czas byłby teraz na współpracę i kooperację z innymi, czyli też tematy, które są związane w pomaganiu innymi. Nie chodzi tutaj o rozdawanie czy rozciąganie, ale także praca w jakiś sposób profesjonalny, na pewno nowy, zupełnie inny niż te prace były wykonane do roku 2020, dlatego że i nów księżyca, i Uran, i opozycja później, opozycja tego 9 po pełni Słońca do Urana i sam Uran w twoim znaku odnawia. To jest rewolucja. Wskakujemy do nowego, ustawiamy się na to nowe, wprowadzamy nowe elementy w życie, uczymy się, wszyscy rozwijamy się. Tak niestety wszyscy musimy i wy jesteście teraz w ogóle razem z tym Jowiszem chronieni, także próbowałabym czegoś nowego, nie siedziałabym na tym, co mam, dlatego że świat się zmienia i my musimy iść razem z nim i otworzyć się na te zmiany. Nów byku przyniesie korzyści w nowych relacjach, nowych związkach, nowych partnerstwach, nowych kooperacjach, nowych decyzjach dotyczących ciebie osobiście, czego naprawdę pragniesz. Zmiana imidżu całkowicie, zmiana formy, zmiana wartości z kwadratem Jowisza do Plutona, no postawisz na siebie i nie przestraszysz się czegoś. Żadnego ryzyka, proszę, nie ryzykować się, nie uciekać przed tymi zmianami, nie chować się gdzieś po kątach, ale właśnie wychodzić, pokazywać swoje ja, pokazywać się jako osoba odrębna, mądra, niezależna, która otwarta także na ten świat. Do 20 energie ci sprzyjają i wykorzystaj ten czas, ponieważ Mars w znaku raka, pomimo że jest niezdecydowanym, zawsze nie jest to taka energia konkretna, ale tu ty intuicyjnie bardzo dobrze z tym Marsem w raku sobie poradzisz. Następnie Mars przechodzi do znaku lwa i ustawia się w kwadracie i pozostanie w znaku lwa do 10.7. I to już jest aspekt taki wyzwań. Cieszymy się, że masz tego Jowisza, tylko że już 23 Mars będzie w kwadracie do Jowisza. Uwaga! Tematy problemów czy kłopotów, czy też nawet tematy w lwie, Mars w lwie może być także nawet agresywny, tak? Czyli dużo ognia, dużo jakichś szybkich akcji, nagłych, nieoczekiwanych akcji. Uwaga, nie wchodzimy w jakieś prowokacje, nie wchodzimy w jakieś zaczepki od 20 maja do 10 lipca, ale tematy będą związane z domem. Z domem, z rodziną, z najbliższymi, z dalszą rodziną. To mogą być dzieci, to mogą być rodzice, to mogą być sąsiedzi, to mogą być jakieś inne akcje. Tu może chodzić o dziecko, Mars w Lwie, o jakieś tematy, o jakieś tematy związane z dzieckiem, czy też z jakąś młodą osobą męską, czy też nie wiem, jeżeli macie córkę na przykład. Chłopaka dziewczyny, czy też właśnie jakaś osoba męska, młoda, dziecko, gdzie tutaj może być dużo złości. Może chodzić o wartości, może chodzić o twoją przyszłość, może nawet nie wiem, czy są jakieś, uwaga, sprawy sądowe, sprawy urzędowe z tym kwadratem Marsa.
Na pewno bym uważała i trzeba będzie bardzo szybko reagować i nie podpalała tego ognia, nie dolewała oliwy do ognia, dlatego że jeżeli tu wejdziesz, to dobrze, ty jesteś spokojny i ten jowisz da ci takiej mądrości życiowej, jak masz się zachować w odpowiedniej sytuacji, ale tutaj uwaga, bo sytuacje mogą się prześcigać, tak, że nagle nieoczekiwanie wyskoczy jakaś akcja, czy też jakaś kłótnia i zadbać o siebie, zadbać o swoją energię. Widzę, że tą energię będziesz tracił, że trzeba będzie się czymś albo opiekować, albo zająć, albo godzić, albo gdzieś biegać, albo będziesz, nie wiem, coś robisz w domu i zmieniasz, ale dotyczy przede wszystkim aury i sytuacji w domu i dużo tutaj takiej złości, agresji, ale też takiego ognia, który cię denerwuje, tak jak gdyby ktoś chciał ci narzucić jakąś wolę, ktoś chciałby ci zabrać twoją wolność, czy ktoś chce pokazywać tutaj swoje racje, czyli tak mądrze, ponieważ kwadrat do tego jowisza może także oznaczać, to może dotyczyć na przykład jakiejś strony sąsiadów i tak dalej, że sprawy mogą być także przejść do spraw sądowych, zastanowiłabym się, bo ponieważ jest ta opozycja wcześniej i jesteśmy jeszcze w korytarzu zaćmień, tak, czyli miesiąc przed i miesiąc po, ale też efekty pokazują się do 6 miesięcy. Może chodzić o relacje. O relacje i partnerstwa. Pamiętajcie, że zaćmienia też ukazują coś, co jest ukryte, co jest zakryte, co jest niewidoczne do tej pory. W znaku Skorpiona, no to, co było jakąś tam tajemnicą, ukrytą gdzieś bardzo głęboko, a zaćmienia i sam Pluton, no, wyciąga wszystko tam, co jest pod ziemi, czym się długo nie zajmowaliśmy i to może być nieprzyjemne. Czyli oszczędzać przede wszystkim swoją energię i nie decydować pochopnie. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać. 21 Słońce opuszcza Twój znak i przechodzi do znaku bliźnią. Tu pozostanie 4 tygodnie i temat jest Twojej wartości zarabiania pieniędzy. Widzę, że możesz tutaj zarabiać pieniądze czymś innym. Są jakieś zmiany, jest też temat właśnie wartości, jak czuję się, jak widzę siebie, jak postrzegam siebie. I dużo jest takiego wahania. No, bliźniak, dwie osoby, raz się czuje pewny siebie, raz nie. Postaw rzeczywiście na ten spokój, na harmonię, na dogadanie się tego słońca, jakbyśmy mieli dwa słońce w tym znaku bliźnią, czyli raz jest tak, raz jest tak, raz jestem pewny siebie, raz nie, czyli postaw z tym jowiszem, wykorzystaj tą swoją mądrość, patrzeć długofalowo, patrzeć na zabezpieczenia, mogą się pojawić dodatkowe formy zarabiania pieniędzy i poprawy sytuacji finansowych. Miesiąc kończymy dwoma takimi bardzo trudnymi aspektami. Mars jest właśnie w kwadracie do jowisza 23 i 28 Słońce w kwadracie do Saturna. Nie ryzykować. Nie ryzykować, nie za szybko podejmować decyzje. Słońce znajdujące się w bliźniąt jest przed Tobą. Saturn nie ogranicza Cię, ale stoi wręcz przeciwnie, pozytywnie, mogą pojawić się ludzie, czy też ludzie, jeżeli będziesz potrzebował pomocy, czy pomocy jakiejś profesjonalnej, to tą pomoc znajdziesz w kręgu swoich przyjaciół, w kręgu swoich znajomych, ale także w kręgu jakiejś organizacji, gdzie naprawdę czujesz się dobrze. Widzę, że pomoc będzie Ci dana, także pomoc prawna we wszystkich sytuacjach. Drogie byczki, życzę Wam wspaniałego czasu. Ten jowisz w Twoim znaku wykorzystaj to od 15. Pamiętając, że Merkury jest w biegu wstecznym, jeszcze przemyślamy do 15 wszystkie swoje decyzje. Czas na działania, na inicjatywy jest właśnie od 16. Zapraszam do konsultacji, zapraszam do porad, numery kontaktowe do mnie, czy też do strony internetowej znajdują się pod nagrania. Życzę Wam wspaniałego czasu i powodzenia i szczęścia z tym jowiszem. Wszystkiego dobrego.